10 lat różnicy między Kacprzakiem a Zorczykowskim, bo czy jest Kacprzak? Kacprzak jest też wyższy o 9 cm i o 11 cm większy, ma zasięg ramion. Doświadczenie dość podobne, waga biurkowa, walka o pas, 5 rund. Teraz zmienił pozycję na klasyczną Damian Zorczykowski, ale dobrze lewym wszedł w pół dystansu Piotr Kacprzak, trafił teraz mocny prawy, spada na głowę Radomianina. Kopie frontalnie w okolicach kolana Piotr Kacprzak. Chce osłabić tę wykroczną nogę, tylko że zmienia cały czas pozycję Damian Zorczykowski. Dobry prawy w wykonaniu Zorczykowskiego. Mocne kopnięcie na tułów Kacprzaka. Znów teraz po dojściu na bliższy dystans atakuje lewym prostym Piotr Kacprzak i po raz kolejny celnie. Ależ trafił kopnięciem Kacprzak, latające kolano. Trudne chwile Damiana Zorczykowskiego, łapie się kurczowo nogi. Stara się sprowadzić walkę do parteru, ta sztuka mu się udaje, ląduje w półgardzie. Udało się przenieść walkę do parteru Zorczykowskiemu. One w opałach zawsze uruchamia te zapasy, ale kręci się Piotr Kacprzak jak Masa Kazu i Manari, którego wielokrotnie naśladował technikami w klatce. Pina się za plecy na minutę przed zakończeniem pierwszej rundy tego pojedynku Piotr Kacprzak. Wpięte już obie nogi. Kolejne ciosy spadają na głowę Zorczykowskiego. Bardzo blisko sędzia Piotr Jarosz. Bardzo długie, 45 sekund dla Damiana Zorczykowskiego. Tak jak teraz i dobrze, lewym zaatakował Zorczykowski. Teraz w zwarciu mocny lewy cios na głowę Zorczykowskiego, ale odgryza się. Zawodnik z Łomży prawym na głowę. Ale musi uważać na kontry Kacprzaka przy kopnięciach. Cały czas ma problemy z długimi. Ależ mocno teraz kopnął Kacprzak po raz kolejny i klei się Zorczykowski. Z długimi kończynami Kacprzaka Zorczykowski. Idzie musi znowu uważać. Klucz na stopę chyba Kacprzak tym razem. Ręka już podniesiona, ale wyciąga nogę Damian Zorczykowski. Rozpiął to było zagrożenie. Drugą stopą Zorczykowski, ale teraz Kacprzak jest z góry. Upodobał sobie w tej walce to wewnętrzne kopnięcie Damian Zorczykowski. Ale wiąże się ono właśnie z takim ryzykiem. Ruszył teraz do przodu Zorczykowski i dobrze zakończył akcję middle kickiem. Dobra szarża Zorczykowskiego. Kilka ciosów trafionych. Ale trafił teraz Piotr Kacprzak na żebra i to jest koniec. Za drugim razem się udało Piotr Kacprzak, mistrzem Babilon w wadze biurkowej. Co nie wyszło w rundzie numer 1? W rundzie numer 2 to wyszło w rundzie numer 3. Piotr Kacprzak spełnia marzenia praktycznie od początku w organizacji Babylon MMA. A dziś, 10 czerwca 2022 roku, sięga po pas mistrzowski tej organizacji w kategorii piórkowej. Starcie, które przez nokaut techniczny zwycięża i zostaje mistrzem kategorii piórkowej Babylon MMA. Yo!